Boję się nocy, bo bombardują po zmroku. Wstrząsające relacje Ukraińców rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy. Znak zapytania reakcje Ukraińców na wojnę. Siedzimy z chłopakami na fabryce i zastanawiamy się, jak ściągnąć nasze dzieci do Polski. W tej chwili zapewnienie im bezpieczeństwa jest najważniejsze. Większość kolegów szykuje się, że pojedzie na wojnę. Myślę, że ja też. Będziemy walczyć, mówi mi Roman Jarosławowicz, który pochodzi z Łódzka, a pracuje w jednej z polskich fabryk. Według różnych szacunków w Polsce mieszka około 1,3 milionów obywateli Ukrainy. Różnica w statystykach wynika z faktu, że część z nich przebywa w naszym kraju czasowo, a część nie rejestruje swojego pobytu. Nie zmienia to faktu, że w większości polskich miast obecność naszych sąsiadów jest bardzo wyraźna. Zapytaliśmy ich na gorąco, co czują w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Czy mają kontakt z rodzinami i jakie są ich plany na najbliższy czas? Póki co w Kijowie jest dość spokojnie, ale z niepokojem myślimy o nocy. Wiem, że zawsze bombardują po zmroku. Robię wszystko, żeby wyciągnąć moją dziewczynę i córkę z niebezpiecznego rewiru. Chcę, żeby wyjechali przynajmniej do Lwowa, mówi Ilja Labushev. 30 który w Kijowie ma dziewczynę i córkę. Ja mieszkam w Polsce, ale na Ukrainie zostali moi rodzice, dziadek i babcia, relacjonuje Katarina Herbut, która wraz z mężem żyje w Warszawie i dodaje. Moja rodzina mieszka obok lotniska. Tam trwa już realna wojna. Skutki agresji są widoczne już w tym momencie. Jest strach, panika, pozamykane drogi. Nikt do końca nie wierzył, że Rosja zaatakuje. Zawsze zakłada się lepszą wersję zdarzeń. Wszyscy płakaliśmy do słuchawki na pytania o emocje, które pojawiły się rano, odpowiadają tak. Moje pierwsze odczucia są takie, że jestem gotowy do działania. Chciałbym pomocy wszystkim ludziom, którzy będą tego potrzebowali, mówi mi Ilya Labushev. Obudziliśmy się z mężem o 6 rano. Nietypowo, bo zadzwoniła rodzina. Natychmiast pojawił się strach i paraliż. Wszyscy płakaliśmy do słuchawki, wyjaśnia Katarina. Momentami miałam problem z kontaktem z moimi rozmówcami, dlatego pytam, jak oni łączą się z rodziną. Na Ukrainie jest teraz słaby zasięg, ale kontakt mamy. Próbujemy różnymi sposobami, wyjaśnia Herbut. Będziemy walczyć, jakie to uczucie, gdy rodzina jest w niebezpieczeństwie, daleko od nas. Na to pytanie w dosadny sposób odpowiada mi Roman Jarosławowicz, który pochodzi z łódzka, a pracuje w jednej z polskich fabryk. Siedzimy z chłopakami na fabryce i zastanawiamy się, jak ściągnąć nasze dzieci do Polski. W tej chwili zapewnienie im bezpieczeństwa jest najważniejsze. Większość kolegów szykuje się, że pojedzie na wojnę myślę, że ja też. Będziemy walczyć. Jeszcze wczoraj publikowaliśmy artykuł z wypowiedziami Ukraińców na chwilę przed atakiem Rosji na ich kraj. Wybrzmiewało z niego niedowierzanie, że atak jest możliwy. To pokrywa się z tym, co usłyszałam dziś od swoich rozmówców. Ja wiedziałem, że to się stanie, nie miałem możliwości. Moja dziewczyna nie wierzyła i do ostatniego momentu nie chciała wyjeżdżać. Teraz żałuję. Wyznaję ile? Myśleliśmy, że to typowe zagrywki Putina nikt z nas nie wierzył, że to się wydarzy. Moi koledzy ja przywykliśmy, że taka sytuacja ma miejsce. Jesteśmy w stanie wojny od wielu lat człowiek zakładał, że to wszystko takie straszenie typowe zagrywki Putina Tak bardzo się myliliśmy mówi Natalia, studentka z Kijowa. Ukraińcy czekają na reakcję świata liczą na wsparcie bo jak mówią, bez niego nie ma szans na wygraną i bezpieczeństwo dla nich i ich bliskich. My bardzo mocno wierzymy w pomoc z Zachodu. W to, że zostaną wprowadzone sankcje i nadejdzie wsparcie wojskowe, deklaruje ile? A Katarina dodaje: Jeżeli Zachód nie dopomoże to nie ma szansy wygrać to wojnę. We wszystkich rozmowach podkreślana była wdzięczność za wsparcie, które Ukraińcy w Polsce czują od naszych rodaków.